Te dwa obrazki przedstawiają tę samą figurę. To jest widok z przodu tego przedmiotu, a to jest widok z tyłu tego samego przedmiotu. Powiedzmy, że jednostka objętości wygląda tak, i powiedzmy, że chcę wyznaczyć objętość tej figury w takich właśnie jednostkach objętości. Zanim zrobimy to razem, zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Można takie zadanie rozwiązać na parę sposobów. Większość z tych sposobów polega na podzieleniu całej figury na mniejsze części. Możemy na przykład podzielić ją na taki grania stosłup o podstawie prostokąta. Zaznaczymy sobie też niewidoczną krawędź. To jest pierwsza część naszej figury. Narysuję ją jeszcze raz, tu na dole, żeby było widać o co chodzi. Tak by wyglądał, gdyby stał osobno. Jakie są jego wymiary? Ma szerokość czterech jednostek. Wysokość dwóch jednostek i długość czterech jednostek, długość albo głębokość. Jaka jest objętość tej żółtej figury? Objętość otrzymujemy z pomnożenia tych trzech wymiarów długość razy szerokość razy wysokość, czyli objętość równa się długość razy szerokość razy wysokość 4 razy 4 równa się 16 razy 2 równa się 32. Ale to nie koniec. To tylko objętość tego żółtego kawałka. Ciągle jeszcze musimy wziąć pod uwagę ten kawałek tutaj, którego objętości jeszcze nie znamy ten zielony. Może już zauważyliście, że tutaj łatwo policzyć te jednostkowe sześcianiki, ale narysuję je jeszcze raz tu na dole, żeby wyraźnie było widać o co chodzi. Tak wygląda osobno. Jakie są jego wymiary? Szerokość 2, wysokość 2 i głębokość albo długość 1. Czyli jego objętość będzie się równać długość razy szerokość razy wysokość. Równa się 4. I widać to na górnym rysunku. 1, 2, 3, 4. Jednostkowe sześcianiki. Czyli całkowita objętość wynosi 32. Dodać 4. Równa się 36. Oczywiście są inne sposoby rozwiązania takiego zadania. Możemy na przykład policzyć objętość tej niebieskiej warstwy, a potem ją podwoić. Bo ta czerwona warstwa ma taką samą objętość jak niebieska, a warstwa niebieska, jeżeli ma wysokość tylko 1, to wystarczy, że policzymy widoczne z góry sześcianiki i od razu będziemy mieli objętość całej niebieskiej warstwy. No to policzmy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. W niebieskiej warstwie jest 18 sześcianów jednostkowych, w czerwonej też będzie 18, dodać 18. I to też równa się 36 jednostek objętości.